Siemanko, w kolejnym odcinku z kariery zawodnika na moim kanale. Jeśli wam ten odcinek się spodoba, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, komentarz, zapraszam na Instagrama czy Discorda, a ja wracam z karierą. Trochę było przerwy, ale wracamy już, no i rozpoczynamy od mocnego uderzenia. Gramy z FC Barceloną. Czy w końcu ogarnąłem się w czwartym sezonie mojej kariery? Dowiecie się w tym odcinku, zapraszam was na skrót meczu z Barceloną. Pójdź. Podaję do Kaja Havertza, proszę. Havertz tutaj, De Jong. Havertz. De Jong, podanie do Dembele, świetne podanie Dembele do Korei. Korea strzela, broni Oblak, ale niestety dobija Argentyńczyk. No były zawodnik Atletico, strzela nam gola. No i rozpoczyna się, powiedzmy sobie szczerze, nie najlepiej. No ale nie poddajemy się, ciśniemy dalej. Druga połowa, Grimaldo. Grimaldo, tutaj nasz mały pressing, puć, ale fatalnie tutaj, świetny odbiór piłki, podaje do mnie, strzelam za pola karnego i strzelam kapitalną bramkę. Co za uderzenie Bartka Wójcika, no piękne to było, 1-1, fatalne zachowanie pomocnika Barcelony, świetny odbiór chyba Hektora Herrery w środku pola. Ogólnie śmiesznie, ja gram z numerem 16 i Hektor Herrera gra z numerem 16, więc jej. Takie rzeczy nie potrafi naprawić. Zobaczmy na tą powtórkę. Pięknie tutaj przymierzyłem. Zobaczcie. O, tu będzie ładnie widać. No pięknie to zawinąłem. 1-1. Simeone się cieszy, a Wójcik strzela swoją kolejną bramkę w barwach Atletico. Trzeci gol dopiero w 9 meczach w La Liga. Nie jest najlepiej, ale się nie poddajemy. Kolejna akcja. Podanie do mnie. Wójcik ma piłkę. Uderza! No i znowu to zrobiłem. Fantastyczna bramka Bartka Wójcika. Można powiedzieć, że chyba z tego samego miejsca, co pierwsze uderzenie. No mam tu uderzenie z dystansu, strzelam kolejną piękną bramkę. I tych pięknych bramek nie zabraknie w tym odcinku. 2-1. Końcówka meczu. Jakiś chyba junior, Russell. Nie kojarzę go. Dumfries, prawa strona boiska Barcelony, Russell. Dembele, niestety De Jong w polu karnym, ależ dziura. De Jong zostawiony sam i kapitan KFC Barcelony Dumy Katalonii wyrównuje i niestety 2-2, tak kończy się to spotkanie. Strzelił dwie piękne bramki przeciwko Barcelonie, strzelać gole bardzo chętnie, no wiadomo, jeden z najlepszych klubów na świecie, wielka marka. No dostałem nagrodę zawodnika meczu, ale niestety koremisujemy 2-2 po moich pięknych dwóch trafieniach. Lecimy dalej, czas na półfinał Pucharu Króla z Celtą Figą i ja postanowiłem, że przesymuluję ten półfinał. Gramy u siebie, powinniśmy wygrać, no ale przegraliśmy 3-2, więc rewanż będzie ciekawy. Felix i Lemar. Strzelcamy gola. Niestety ja się nie wpisałem na listę strzelców w tym spotkaniu. Myślę, że w następnym odcinku nie będę już pokazywał składów. Po co? Będziemy przechodzić to bardziej szybciej do tych meczów. Będę ucinał niepotrzebne rzeczy. Tutaj wygrywamy z Las Palmas 3-0, a ja strzelam gola w symulacji, więc naprawdę jest fajnie. Simeone i tak niezadowolony, ale mi to trochę nie da się z tym przejmował. I mamy 1/8 finału z RB Lipsk. Czas na kolejny, bardzo ciekawy mecz. Tutaj widzicie nasz skład, tutaj skład Lipska. No i czas przejść do tego meczu. No chciałbym wygrać Ligę Mistrzów Atletico Madryt. No nie wiem, czy w piątym sezonie to gram nadal w Atletico. Czas pokaże. Końcówka pierwszej połowy, Wójcik wygrywa pojedynek główkowy. Idziemy z kontrą, Felix, świetne podanie do mnie, ale mamy dużo miejsca, co zrobi Wójcik? Wójcik biega pole karne, podaje i pyk! 1-0. Jak się nie mylę, to jest Ruben Neves. Tak jest, Ruben Neves, 1-0, kapitalna kontra Atletico. Felix, świetne piłka do Lemara, to ma Lemar, Lemar, Francuz na lewej stronie, podaje to Koke. Koke 2-0. No ten mecz wygląda znakomicie, bardzo dużo dziur Lipsk zostawia w obronie i my to wykorzystujemy. 2-0, Koke. Mukiele. Lipsk atakuje Kunia, był nasz piłkarz Moriba. Moriba, Elliot, Harvey Elliot. Co on robi w Bundeslidze? Nie wiem, ale strzela gola. Harvey Elliot, 1-2. No i już nie jest tak wesoło, nie jest tak kolorowo. Elliot do Kuni. Mateusz Kunia do Daki. Patson Daka. Elliot strzela, broni Oblak i niestety 2-2. No było 2-0, jest 2-2. No i takim wynikiem kończy się to spotkanie pierwsze 1/8 finału Champions League. No niestety remis. Nie strzelałem gola. Mam nadzieję, że
drugim meczu pójdzie nam lepiej, no i oczywiście awansujemy do dalszej fazy. No mam tą asystę, ale ja chcę strzelać gole. Widzę, że mój były klub Inter przegrał pierwszy mecz z Liverpoolem. Niezadowolony jestem. No trudno. Odkujemy się w rewanżowym meczu w Madrycie. Innej opcji po prostu nie ma. No i co? Czas na kolejne spotkanie. Przechodzimy. I tutaj wchodzę z ławki z Villarrealem. Tak, wchodzę z ławki. Na prawą stronę, będzie ciekawie. Piłka do mnie, jestem w polu karnym. No i ten strzał był fatalny. No i moje wejście w ten mecz nie było najlepsze. Niestety Villarreal strzelił gola na 2-1. Ontiveros ma piłkę. Ontiveros podaje do Pedrazy. Pedraza, Ontiveros. Taliska i 2-1. No i moje wejście z ławki nie było dobre. Ogólnie zagrałem z ławki w tym meczu. Stwierdziłem, że dobra, mogę raz wejść z ławki. No i przegraliśmy to spotkanie 2-1. No myślę, że ligi nie wygramy. Dlatego dla mnie najważniejsza jest Liga Mistrzów. No mam jeszcze szansę na Puchar Króla, więc też by było fajnie wygrać Puchar Króla. No i Liga Mistrzów, więc będę zrobił wszystko, co się da, by pomóc mojej drużynie wygrać Champions League. Kolejny mecz z Granadą. Granata naprawdę jest świetna. Mają Vlachowicza, rozumiecie? Granada ma Vlachowicza. Realistyczne bardzo. Przechodzimy do spotkania. Akcja Grenady. Mila. Piękne podanie do Antonina. Antoni w polu karnym i 1-0. Fatalne zachowanie obrony Atletico. Gdzie była obrona? Można się zapytać. Czemu tu tyle miejsca miał piłkarz Granady? Nie wiem, ale się domyślam. 1-0 dla naszych rywali. 83. minuta. Piłka do mnie. Wójcik przy piłce. Wójcik. Ależ akcja Wójcika. Wójcik biega w pole karne. Wójcik strzela. I wyrównujemy stan rywalizacji. 85. minuta. Po indywidualnej mojej akcji mamy gola na 1-1. I niestety remisujemy. Udało się mi uratować remis. Naprawdę ładna akcja. Ładnie tam nabrałem obrońcę. Jestem z siebie dumny jako skiller. Profesjonalny skiller. Jestem naprawdę mega dumny. No, tyle niezadowolony. Ale strzelam gola. Masz jakiś problem, Simeone? Chcesz to wyjaśnić może na fame? Finał Pucharu Króla, stwierdziłem, symuluję, no raz się żyje. Zagramy oczywiście w pierwszym składzie, bo trzeba grać w pierwszym składzie. Siemaneczko, Celta. Pierwszy mecz przegrany, ale wierzę to, że w drugi wygramy. No i w rewanżowym spotkaniu 3-0, Wójcik, Koke i Wójcik, więc zagrałem kapitalny mecz. Dzięki mnie jesteśmy w finale Pucharu Króla i mecz finału Pucharu Króla na pewno będzie w odcinku następnym, jeśli będę grał. Nie przesymuluję finału, spokojnie. Wszyscy są zadowoleni. Czas na kolejne spotkanie ligowe. Gramy z Sevillą. Bardzo ważne spotkanie. Gramy u siebie. No i czas do niego przejść oczywiście. Strzelić jakąś bramkę Sevilli, bo czemu by nie? Jimenez, Saka. Saka jest w Sevilli. No bardzo realistyczne są te transfery w FIFA. Saka w Sevilli. A idźcie w tą jej. Ale dobra. Akcja. Przejmuje piłkę Lemar. Felix. Co zrobi Joao Felix? Podaje piłkę do mnie. Tutaj świetne podanie i 1-0. Nie wiem, kto to jest. A, to jest Daniel James, czyli kolejny bardzo realistyczny transfer. Ale jest kolejna moja asysta, więc bardzo się z niej cieszę. Gole, asystę, to dla mnie chleb powszechni. Saka, Salcedo. No i 1-1. Ładna akcja naszych rywali. Salcedo, świetne wykończenie. No i 1-1. Kolejny słaby mecz ligowy. Nie wróżę nam przyszłości z taką formą. Mam nadzieję, że się ogarniemy, że w Lidze Mistrzów tak nie będziemy grali. No bo bardzo mi zależy na zwycięstwie w Lidze Mistrzów. No jeszcze Ligi Mistrzów nie grałem. Grałem tylko Ligę Hiszpańską. Ligę, Hiszpańską. Angielską. FA Cup wygraliśmy. Nie wygrałem Championship. No więc tak naprawdę dużo trofeów nie mam. No i chciałbym wygrać złotą piłkę. Ale to logiczne. Czas na rewanżowy mecz z Lipskiem. Kunia. Olmo, świetne podanie do Daki, Daka w polu karnym, Daka i ten mecz rozpoczyna się fatalnie. 10. minuta, Patson Daka, 1-0, no i w tej chwili odpadamy z Ligi Mistrzów. Akcja Lipska przejmuje piłkę, Joao Felix, Felix podaje do mnie, wchodzę w pole karne, Wójcik, 1-1, mamy to, mamy brameczkę i tańczymy. Labada, labada, tańczymy, labada, labada, da, hej! Czas. No, mamy dogrywkę na ten mod. 18 minuta, Lips, Kunia. Kunia, traci piłkę, Joao Felix.
fakes, podanie do mnie, mam bardzo dużo miejsca. Wójcik, prawa strona boiska, co zrobi Wójcik? Wchodzi w pole karne, Wójcik strzela! 2-1, co za mecz Bartka Wójcika, 21 minuta, on już ma dwie bramki. Będzie hat-trick? Kapitalnie gra Wójcik w tych topowych meczach, naprawdę niesamowity talent. Druga połowa, Lemar do Felixa. Nie, to nie jest Felix, to jest Abraham. Abraham, Koke, Wójcik w polu karnym, Wójcik! 3-1, hat-trick Bartka Wójcika. No, wielki mecz. No, gramy w przewadze jednego zawodnika, ale wielki mecz Bartka Wójcika. Hat-trick, hat-trick, który prawdopodobnie da awans Atletico Madryt do ćwierćfinału Champions League. No, kiedy trzeba, Wójcik się uaktywnia. No i kapitalny mecz, to był naprawdę świetny mecz. Drugi najlepszy mecz w Atletico, pierwszy najlepszy mecz w Atletico. No, z Barceloną dwie bramki, tutaj hat-trick. Oby więcej takich spotkań w barwach Atletico. Liverpool, Inter 1-1, więc Inter by odpadł. Więc bym nie żałuję, że odszedłem z Interu, nie szło mi tam. Jakoś w tym Atletico gra mi się lepiej. Nawet jeśli nie zawsze strzelam gole, wszyscy biją mi brawo. Wójcik, zagrałeś kapitalne spotkanie. Jestem z ciebie dumny. Czas na kolejny mecz Elche, ligowy. To chyba symulowałem to spotkanie, oczywiście. Po co grać z Elche? 1-1, no gubimy znowu punkty, jakoś nam nie idzie w tej lidze, no więc Liga Mistrzów jest dla mnie najważniejsza w Atletico. Jeśli wygram Ligę Mistrzów, może odejdę. Wiem, że znowu zmienię klub, ale to jest taka kariera, której nie będę chciał za długo siedzieć w jakimś miejscu. Może wrócę do Premier League, bardzo bym chciał tam wrócić. Zobaczymy, czy będą jakieś fajne oferty. Jestem powołany do kadry oczywiście, ale mecze towarzyskie. Ja nie gram meczy towarzyskich, ja je symuluję, gram tylko jakieś mecze eliminacyjne. 11 goli, 16, 6 asyst, więc 17. Miałem udział przy 17 golach w 16 meczach. Ogólnie już strzeliłem 119 goli w swojej karierze. Tutaj sobie sprawdzałem moje statystyki. No w Interze strzelałem trochę goli. No 22, łącznie przy 22 bramkach miałem swój udział. No, sezon Chelsea był kapitalny, 42 bramki ogólnie. Southampton też, Galatasaray, to chciałbym zapomnieć, dwa mecze zagrałem, bo potem kontuzja. No i czas na mecz z Cadizem. To jest ostatni mecz w tym odcinku, potem gramy ćwierćfinale z PSV w Lidze Mistrzów, więc musimy to wygrać. Czas na Cadiz, Majoral na przykład, ciekawe nazwisko. A my co, lecimy. Nie zatrzymujemy się. Początek meczu, Wójcik ma piłkę na swoim ulubionym miejscu. No i strzela kapitalną bramkę. No, Wójcik jest w niesamowitej formie. W ogóle wraca mi chęć do nagrywania tej kariery. Na pewno jej nie porzucę, więc kto lubi ją oglądać, lajkujcie. Ale zobaczmy na to podanie. Jaki ja mam kapitalne uderzenie. Świetnie zawijam tą piłkę i uczcie się. No, ta strona jest moją ulubioną, można powiedzieć. Każdy ma takie swoje chyba ulubione miejsce, które lubi strzelać. Ja lubię strzelać z tego. Cadiz, Verdejo, Bombo, strzał obroniony przez Oblaka, ale dobitkę już nie. No i zanosi się na kolejny remis. Atletico królem remisów w La Liga. Tak można ogłosić tą drużynę. Chłopaki, trzeba się trochę ogarnąć. No i kolejny remis. Bardzo dużo remisów w tym odcinku. No, nie umiem wygrywać w lidze. No i raczej w lidze nic wielkiego nie osiągniemy, więc trzeba wygrać Ligę Mistrzów. Powtarzam się, ale Champions League jest najważniejsza. No i ten Puchar Króla, fajnie by było. No i co? Następny mecz z PSV. Lidze Mistrzów będą. Lemar wraca po kontuzji. 12 goli, 16, 6 asyst. To nie jest na pewno zły wynik. Ogólnie w tym sezonie 17 goli mam. Face jest najlepszy. Ale daje radę w tym Atletico. No 7 goli w La Liga, może to nie jest wybitny poziom, ale mogło być gorzej. Pamiętajcie o subach. Zapraszam Was na następny odcinek już w środę, więc czekajcie, na razie.